Chociaż na głównym planie serii One Punch Mana widzimy starcia między bohaterami a wszelkiej maści złoczyńcami czy potworami, jednocześnie uznanymi przez społeczeństwo jako wrogie ludzkości, to na nieco dalszym planie powoli zaczynamy zauważać, że tak jak nie wszyscy w stowarzyszeniu bohaterów mają dobre intencje, tak też nie wszystkie potwory pragną jedynie zniszczenia, a czasami niektóre osobniki próbują jedynie przeżyć. Jednak niekiedy strach i chęć przeżycia prowadzi do zbrodni i jak na ironię jest to wspólna ścieżka zarówno dla tych nazywanych bohaterami, jak i złoczyńców. Zaś wśród wielu takich historii, niektórzy po prostu nie mają szerokiego wyboru i poddają się presji ideologii innych, a jedną z takich postaci, przynajmniej z mojej perspektywy, jest Sonic, bo w końcu jeśli każdy inny wybór poza posłuszeństwem i przystosowaniem się do panujących zasad kończy się śmiercią, to czy można tak naprawdę mówić o realnym wyborze? Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi i komiksu internetowego, żeby materiał zawierał spójne informacje, a także zapraszam na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając, myślę, że porównanie to jest dość adekwatne, ponieważ Sonic jako jeden z Shinobi urodził się i dorastał w wiosce ninja, gdzie panowały bardzo surowe zasady stworzone wyłącznie po to, by stworzyć beznamiętnych najemników. W końcu zabronione było okazywanie jakichkolwiek emocji czy rozmawianie z innymi, przez co praktycznie nie istniały tam braterskie więzi. Wreszcie sam dzień w wiosce Shinobi trwał 72 godziny, z czego jedynie 6 godzin było przeznaczone na sen. Ponadto jedzenie, które otrzymywali szkoleni, było bez wyrazu, a kontakt ze światem zewnętrznym, podobnie jak ucieczka z tego miejsca, nie była możliwa do momentu ukończenia szkolenia. Natomiast w tak piekielnym środowisku przyszło żyć porzuconym lub porywanym dzieciom, które rozpoczynały swój ponad 10-letni trening, mając mniej niż 7 lat. Natomiast wśród Shinobi, Sonic jako jeden z nielicznych udawał słabego, żeby otrzymać jak najcięższe szkolenia, dzięki którym poprawiał swoje umiejętności. Tak też podczas jednego z treningów spotykał swojego rówieśnika, którym okazał się być Flash i Flash. Natomiast w tamtym momencie chłopcy otrzymali za zadanie przetrwać 720 godzin w lesie pełnym zmutowanych dzikich zwierząt, co udało im się już pierwszego dnia, ponieważ zdołali pokonać wszystkie bestie, a zaoszczędzony czas poświęcili na wspólny trening i doskonalenie technik walki, co tak naprawdę robili już od dłuższego czasu i na przekór zasadom zostali towarzyszami. A Flashy Flash wspomniał także, że Sonic zawsze wyciągał do niego pomocną dłoń, nie prosząc o nic w zamian, przez co w społeczności Shinobi mógłby uchodzić za heretyka. Natomiast jakiś czas po tym, jak chłopcy oczyścili las z bestii, Sonic opowiada, że mimo iż urodził się i od początku żył zgodnie z zasadami tego podłego więzienia, to dzięki swojemu silnemu sercu nie stał się bezmyślną maszyną do odbierania życia i nie dał się kontrolować. Wreszcie przy wciąż płonącym ognisku przedstawia swoje marzenia, mówiąc, że chce zostać najwyższym oficerem wioski i przejąć nad nią kontrolę, niszcząc ją od środka. Żeby sieroty takie jak oni mogły dorastać mając więcej wolności, ponieważ uważa, że szansa na swobodne życie jest znacznie ważniejsza niż to, czego się uczą. Wreszcie chłopiec pyta Flasha, czy ten pomoże mu zdobyć potrzebną siłę do spełnienia tego marzenia i chociaż Flash milczy, to Sonic jest w stanie, patrząc mu w oczy, wywnioskować, że końcowo myślą tak samo. Po kilku latach 16-letni Flashy Flash awansował na pierwsze miejsce w rankingu wioski, podczas gdy Sonic wciąż pozostawał z tyłu. Tak też w dniu egzaminu końcowego przyszły bohater pozbawił życia wszystkich, którzy nie zdołali się ukryć lub uciec, w tym instruktorów oraz wszystkich członków związanych z placówką, w której dorastał, a zatem także osoby zbliżone wiekiem. Zaś w tym czasie Sonic leżał chory w łóżku, ponieważ jego posiłek został zatruty przez jego byłego przyjaciela. Natomiast przez wytrzymałe ciało i nabytą odporność podczas treningu zdołał to przeżyć, czego najpewniej Flash się spodziewał i w ten sposób chciał ocalić życie swojemu byłemu kompanowi, chociaż całe to wydarzenie odbyło się bez wiedzy Sonika. Wkrótce po tym, jak najemnik wyzdrowiał, wioska padła ofiarą pierwszego w rankingu bohaterów Blasta, który odebrał życie tym, którzy przetrwali poprzednie działania Flash i Flasha, a Sonic był ostatnim ze swojej klasy, który zdołał uciec dzięki swojej sile, trafiając wreszcie do zewnętrznego świata. Zaś najpewniej od tego czasu mężczyzna zaczął postrzegać bohaterów i świat zupełnie inaczej, uznając, że nikt nie zasługuje na tak heroiczne miano. Również w jego oczach bohaterowie robili to samo co asasyni, tylko że ci drudzy nie otrzymywali za to uwielbienia i nie udawali, że robią to dla wyższego dobra.
Niedługi czas od swojej ucieczki, Sonic stał się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców, otrzymując rangę S, i chociaż Flash był świadomy istnienia zleceń na byłego kompana, to ostatecznie najpewniej w dowód ich dawnej relacji postanowił się w to nie angażować. Jakiś czas później Sonic był ochroniarzem multimilionera Zeniru, który stał się celem nowej grupy przestępczej Paradise. Jako doświadczony asasyn dość szybko pociął na kawałki wyznaczonych ludzi poza liderem, któremu udało się zbiec. Podczas swoich poszukiwań Sonic niefortunnie trafia na Saitamę, którego uważa za członka Paradise, chociaż łysy mężczyzna wyraźnie temu zaprzecza. Wtedy też asasyn pokazuje swoją dumną stronę, popisując się przed Saitamą, co ostatecznie kończy się tym, że kroczem spada na pięść łysego mężczyzny, uważając go teraz za swojego rywala oraz wijąc się przy tym z bólu. Ostatecznie, mimo iż nie mam pewności, to jakiś czas po tym Sonic próbuje leczyć swoją traumę, w czym pomaga mu spotkanie myśliwego, od którego dowiaduje się, że tak jak on musi wytropić niedźwiedzia, który kiedyś go zaatakował, tak Sonic, żeby się uspokoić, musi polować na Saitamę. Wreszcie asasyn znajduje dzika, którego ratuje przed wężem i nazywa Ino, a od tej pory ten towarzyszy mu w treningu, zaś po jego zakończeniu Sonic oddaje zwierzaka pod opiekę myśliwego. Chociaż należy pamiętać, że cała sytuacja spotkania myśliwego oraz Ino została przedstawiona wyłącznie w odcinkach specjalnych. Później Shinobi natrafia na swojego nowego rywala w mieście, gdy Saitama usilnie stara się znaleźć jakichś złoczyńców, obawiając się utraty statusu bohatera. Natomiast przez to ataki i zaczepki Sonika, który groził łysemu mężczyźnie, zostają zignorowane. W końcu jednak Sonic, chcąc zmusić bohatera do walki, zaczyna demolować miasto, narażając życie innych tylko dla tego konkretnego celu. Przez co ostatecznie Saitama nokautuje mężczyznę, który po jakimś czasie trafia do więzienia przeznaczonego dla najgorszych przestępców, gdzie zostaje dodatkowo skrępowany. Wreszcie, gdy zostaje umieszczony wśród innych więźniów, szybko udowadnia, że nie tak łatwo go zastraszyć, pokonując wielu innych kryminalistów, a nawet im grożąc. Chociaż ostatecznie dodaje, że nawet nieudacznicy czy brutalni przestępcy muszą się szanować między sobą, ponieważ w innym wypadku ich mała społeczność upadnie. Zaś niedługo później więzień Puripuri, słysząc wiadomości o pojawieniu się nowego potwora, robi wyrwę w murze więzienia, przez którą osadzeni uciekają, w tym również Sonic, który dziękuje osadzonemu bohaterowi za stworzenie mu tej okazji. Podążając za więźniem Puripuri, Sonic jest świadkiem starcia swojego wybawcy, czyli bohatera S-klasy, z potworem poziomu zagrożenia demona, a zatem zdolnego zagrozić miastu i jego mieszkańcom. Wkrótce bohater zostaje odrzucony, a asasyn staje przed królem głębin, który to deklaruje chęć przejęcia całego świata na powierzchni. To, co jednak jest dość ważne, to fakt, że Sonic nie zwraca uwagi na zagrożenie i po prostu stwierdza, że byłby gotowy oszczędzić potwora, gdyby ten okazał mu należyty szacunek. Jako maniak walki Sonic deklaruje pokonanie monstrum i chociaż początkowo ma przewagę zarówno w sile, jak i szybkości, to gdy zaczyna padać deszcz, zmuszony jest się oddalić przez wzrost siły potwora, z którym się mierzył. Wreszcie, gdy zgubił swojego wroga, napotyka Genosa i chociaż mógł całkowicie zignorować jego obecność, to końcowo postanowił go ostrzec przed królem głębin, mówiąc, że bohaterowie nie mają szans w starciu z potworem, dodając, że poza stwarzanymi pozorami bohaterowie nie są w stanie nikogo ochronić. I chociaż ostatecznie Sonic wraca później w pełnym stroju, żeby odpłacić się potworowi, to do tego czasu król głębin pada ofiarą Saitamy. Zaś na moment najemnik widoczny jest też na spotkaniu zorganizowanym w celu pokonania Garo, o czym wiedział szybciej przez to, że skradł dokumenty, ale nie widząc Saitamy wśród zgromadzonych, traci całe swoje zainteresowanie i odchodzi. Później Sonic pojawia się ponownie, próbując wyzwać Saitamę, którego ma w zasięgu swojego wzroku, ale zostaje zatrzymany przez Genosa, który rozpoczyna z nim swój pojedynek. Wreszcie, gdy asasyn używa swojej nowej techniki, zdołał przytłoczyć cyborga i gdy tej samej sztuczki próbuje użyć na Saitamie, ten dominuje najemnika swoją prędkością podczas skoku w bok. Natomiast kolejne pojawienie się najemnika ma miejsce dłuższy czas od tego wydarzenia, gdy mężczyzna zostaje zaatakowany przez dwójkę swoich seniorów z wioski, którzy nakłaniają asasyna do zostania potworem poprzez zjedzenie komórek tajemniczych istot. Zachęcony wizją pokonania Saitamy, Sonic decyduje się spożyć otrzymane komórki, chociaż przez to, że zdecydował się je ugotować zamiast spożyć na surowo, zamiast zmiany w tajemniczą istotę i wzrostu siły, nabawił się jedynie niestrawności i biegunki. I chociaż od tego momentu Sonic się więcej nie pojawił, to patrząc na komiks internetowy już niebawem, bo za kilka chapterów, powinien zacząć pojawiać się częściej. I to na dzisiaj już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.
私の負け